Tu nie było zombie? Podejrzane. Witajcie w kolejnym odcinku z DayZ. Ciekawe rzeczy się dzieją praktycznie od czwartku, nie? Bardzo ciekawe rzeczy na świecie się dzieją. Ja mam do was w sumie pytanie. Jeśli chodzi o kanał, jeśli właściwie chodzi o samą DayZ. Tak sobie rozkminiałem już. O, kaset jest parę dni wcześniej. Czy na przykład chcielibyście zobaczyć na przykład odcinki z DayZ, ale właśnie z serwera RP. Tylko musiałbym gdzieś znaleźć taki dobry serwer RP, na którym bardzo dużo osób gra. Myślałem, że tam gości biegnie, ale mi się wydawało, dobra, bardzo dużo osób gra i najlepiej, żeby był to polski, bo później, jeżeli kogoś ewentualnie spotkam, niezbyt by mi się chciało tłumaczyć, ale jeżeli nie znajdę polskiego, no to oczywiście poszukam sobie jakiegoś Angola RP i wtedy coś tam pocuduję. Tylko właśnie to jest pytanie skierowane do was, czy byście chcieli bardziej odcinki, tak jakby to powiedzieć, bardziej tak, żeby wyglądały jak RP, czy właśnie z serwerów RP, czy właśnie no tak o, jak sobie po prostu biegam tam czasami z biomisem, z kimś innym bądź sam, jakby byście to widzieli. Teraz dorwałem jakiś tam strój w Berezino, wyglądam, to jest niby kaptur wiedźmy. Kaptur żony kaftana, nie? Że tak powiem. Tego pajacerka. Więc tak, jeżeli byście chcieli serwera RP zobaczyć odcinki, dajcie znać, ja wtedy poszukam. Serwer RP oczywiście na tym też będę grał. Tylko podejrzewam, że mogłoby być fajnie. Mogłyby być fajne odcinki z serwera RP. Tak podejrzewam, ale to już zostawię po prostu wam, że tak powiem, do wyboru. Bo mi jest tak naprawdę wszystko jedno, ale myślę, że o wiele ciekawiej i fajniej i fajne motywy by można było rozwinąć na serwerze RP. Myślę, że bardzo fajnie by to wyglądało niż takie bieganie, padanie bez celu. Przy okazji możliwe, że nie biegałbym sam. No nie może być. Dobra, to by trzeba było jakoś skitrać. Nikt nie zauważył. Dobra, ale zobaczmy. Jest puste. Nawet nie mam magazynka, dobra. A CPK nie mamy. 45, 45. Tylko właśnie jest lipa, bo nie mam magazynka. Więc myślę, że z tym RP to nie jest taki do końca zły pomysł. W szczególności, że na RP o wiele ciekawiej by było. Frakcje, nie frakcje i tak dalej. Tylko nie wiem, czy nie będzie problemu z polskimi serwerami RP. Czy nie trzeba się będzie wbić... O, jest moczeta. Czy nie trzeba się będzie wbić właśnie... A, czyli nie mogę. Właśnie w zagraniczne. No ale jeżeli nie znajdę polskiego, no to wbiję się w zagraniczne i... wtedy standardowo, jak na razie, odcinki będą po 15 minut z DayZ. O, już strzał poleciał. 15 minut z DayZ. Dlatego, że i tak średnia oglądalność to jest, tak jak sprawdzałem, po jakieś niecała połowa filmu. Jak wrzucałem te po pół godziny, po 20 minut, to jest jakaś połowa. No, miejscami się zdarzało, że tam parę osób dosłownie oglądało całe odcinki. Więc robię po 15 minut, przynajmniej na razie. Teraz widzę w statystykach, że więcej całościowej oglądalności jest właśnie na tych 15-minutowych. Też dajcie znać proszę w komentarzu, czy wolelibyście DayZ RP, czy takie luźne bieganie. Ten odcinek nie wątpię jest taki bardziej do dyskusji, bo nie sądzę, żeby mi się udało coś sensownego nagrać w miarę fajnego już o godzinie 23 w niedzielę, a nie wiem ile by mi zajęło na przykład tutaj bieganie i takie lutowanie, nie? No sobie jeszcze zobaczymy. Czy by się spodnie jeszcze zmienić, coś tam znaleźć. Oczywiście tu sobie pobiegam poza odcinkiem, coś tam standardowe jak zawsze lutuję, żeby mieć jakieś wyposażenie. No ale na tą chwilę obecną. Na tą chwilę obecną musi właśnie to być. Moim zdaniem ruskie powinni dostać porządnego kopa w dupę. Do takiego ostrego. Za to co robią. Właśnie bardzo dobrze, że są nakładane na nich te sankcje, na wszystkich. Nie popieram ruskich, nie lubię Rosji, tak powiem, ale no bowiem tak jak Ukraińcy, może się tutaj ktoś oburzy zaraz czy coś, ale tak może powiem, że Ukraińcy moim zdaniem no, niezbyt dobrze robią, że biorą tych jeńców, bo jakoś Ruscy nie mają skrupułów, żeby zabijać Ukraińców, braci, rodziny, dzieci i tak dalej, więc moim zdaniem to niezbyt spoko, że biorą tych jeńców. Wiadomo, każdy chce przeżyć, nie każdy chce zginąć. Ale tak jak mówię, Ruscy jak widać nie mają skrupułów do niczego. Więc może właściwie tylko tyle poruszę. Ten temat nie chce się wydawać w jakieś tam głębsze dyskusje. Żeby mnie nie zbesztano zaraz. Taki odcinek troszeczkę luźny. Nie za wiele się tutaj będzie działo. Myślę chyba, że na tym możemy zakończyć. Icarus oczywiście wróci. Też rozkminiałem, czemu nie nagrywam z Icarusa, mimo właśnie tam, mimo że DayZ wleciał na kanał, przecież też Icarus całkiem spoko się przyjął, więc Icarus na pewno wróci. To pytanie, ile mam tam karnego expa na postaciach przez ten cały czas nie grany. Dobra, myślę, że to będzie na tyle. Tutaj więcej nie zdziałam. Tyle co chciałem powiedzieć, to powiedziałem w zasadzie. Widzimy się we wtorkowym odcinku bodajże z Icarusa albo z innej tam gierki. Jeszcze na zakończenie Dying Light ja to wrzucę tylko właśnie samo zakończenie, które ja wybrałem i to w zasadzie tyle będzie z Dying Lighta. Też jakoś zbytnio się nie tam Dying Light u mnie nie przyjął na kanale. Nic, będziemy cisnąć te gry, które mam, bo nie mam zamiaru jak na razie wydawać żadnych pieniędzy na nowe gry. Oczywiście Alexa sobie kupię, ale podejrzewam, że z Alexem byłby podobnie jak z Dying Lightem. No zobaczymy, jeżeli będziecie chcieli, no to Alexa będę wrzucał na kanał. Tak czy siak, trzymajcie się. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej, hej. Cause we lost everything. We had to pay the price. lost you everywhere. I'm your demon, never leaving. I'm made of soul, of rage and fear.